18 lat temu swoją działalność rozpoczęło Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju. Otworzyło je małżeństwo miłośników zabawek, którzy po wielu latach gromadzenia eksponatów postanowili pokazać je szerszemu gronu. Na początku była to niewielka wystawa, ale dzięki zaangażowaniu wielu osób dziś stanowi największą wystawę zabawek w Polsce. Na ponad 400 metrach kwadratowych znajdują się zabawki z niemal wszystkich epok, od starożytności aż po lata 80. XX wieku. W zbiorach muzeum znajdują się m.in. teatrzyki domowe, szopki, bożonarodzeniowe, zabawki pochodzące z filmów, lalki wraz z akcesoriami, zabawki blaszane, militaria chłopięce, klocki, zwierzątka, zabawki optyczne oraz samograje. Jedną z atrakcji Muzeum Zabawek w Kudowie jest w pełni wyposażona mini klasa szkolna sprzed 50 lat. Na samym wejściu mamy przearanżowaną właśnie salę, która jest na szlaku zwiedzania początkową. Zaaranżowaliśmy gablotę z historią szkoły. I tutaj wiele ciekawostek, takich, które każdy zna z własnego życia, między innymi polskie elementarze, te najbardziej kultowe, Mariana Falskiego. Jest też elementarz Mariana Falskiego z 1947 roku. No i oczywiście elementarz Przyłupskich, który też jest krokiem milowym w historii oświaty w Polsce. A cała sala jest poświęcona Sudetom i zabawkom, które są związane w jakiś sposób z naszą magiczną krainą i oczywiście zabawki drewniane, które są przepiękne, uniwersalne. Każdego roku do muzeum trafiają nowe eksponaty, dzięki czemu kolekcja zabawek stale się powiększa. Dzięki darczyńcom, którzy decydują się także przekazać własne zabawki do muzealnych gablot, kolejne pokolenia mają szansę zobaczyć często unikatowe kolekcje, m.in. lalek czy pluszowych misiów. Nowością są także miniaturowe budowle. Jest to dar pana Władysława Hermana z Kudowy, który w pewnym momencie swojego życia miał pasję, aby robić z forniru miniaturowe budowle, które są najpiękniejsze w Kudowie i one są wystawione u nas tutaj na gablotach. Jest tu także jedyny egzemplarz na świecie, jaki ocalał z początku lat 30. XX wieku. To pamiątka zrobiona przez Towarzystwo Górskie. W 1881 roku to towarzystwo zostało założone. W Kłodzku inicjatorem był burmistrz Dusznik Oldengler. No i się zaczęło. Praca nad rozwojem turystyki, budowanie wież widokowych, wydawanie najprzeróżniejszych map, przewodników i uwaga, produkcja pamiątek związanych z ziemią kłodzką, żeby turysta, który tu trafi, żeby mógł zawieść to w swoje strony, tę pamiątkę i pamiętać, gdzie był i mówić znajomym, a w ten sposób propagować tą naszą piękną krainę. Taka zabawka zrobiona przez GGV, czyli po polsku Kłodzkie Towarzystwo Górskie, do nas trafiła jakiś czas temu i jest bardzo prostą zabawką. Mianowicie przedstawia teatrzyk, drewniany teatrzyk oklejony papierem. Z zewnątrz wszędzie nasza róża kłodzka, czyli pełnik europejski, alpejski, różnie o tym się mówi. Jest wiele teorii na ten temat. Pamiętamy z historii, na samym początku istnienia Towarzystwa Górskiego zaprojektował kłodzki jubiler, bodajże Wendler. Była zrobiona ze złota jako szpilka do krawata i kosztowała 50 fenyków. W środku jest scenka czerwonego kapturka. Drewniane figurki, pięknie malowane, z ruchomymi rączkami. Dziecko się mogło bawić, ale dorosły również. Bajka najbardziej znana na świecie. A w tle teatrzyku coś, co każdy mieszkaniec ziemi kłodzkiej zna. Symbol Towarzystwa Górskiego, mianowicie śnieżnik z nieistniejącą już dziś wieżą widokową i kościółek w Międzymierzu. Jeśli chciałbyś na chwilę wrócić do beztroskich lat dzieciństwa, pokazać dzieciom, czym się kiedyś bawiłeś, a może zastanawiasz się, jak wyglądały zabawki naszych pradziadków lub po prostu szukasz miejsca, w którym spędzisz niezapomniane popołudnie, wybierz się do Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju.